Patryk Bandura, chyba po najszczęśliwszym momencie pobytu na Gromdzie dzisiaj. Oj tak, ale nerwy, ja pierdzielę. Nienawidzę oglądać walk swoich przyjaciół z bliska. Strasznie. Słabo mi. No ale mamy to tak. Troszkę grozy nie zabrakło z Gromda. Tutaj jest po prostu, dzieje się bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. Mamy zwycięstwo. Ja wiem, że Domino ma ciężki klamot w tej prawej ręce i to jest jak taki młot wielki. No i dobrze go wykorzystać. Ale jak przyjął ten pierwszy cios, to co? Gdzieś pomyślałeś, kurde, nie jest dobrze. No oczywiście czasami sobie pomyśleć, no oczywiście pomyślę, że nie jest dobrze, no ale wyszedł z tego do presji. No tak jak powiedział, rugbyści mają serce do walki i biją się do ostatniej kropli krwi i że tak powiem, udało się. A to jak leżał na tym, to bo ja pytałem Dominika, co on czuł, on mówi, że spokojnie, był jeszcze w stanie przeprowadzić jedną szarżę, ale ty sobie myślałeś, nie wstawaj, bo nie, nic dobrego cię nie czeka, będziemy się już cieszyć ze zwycięstwa, tak? No oczywiście, że tak, no jeżeli mój przyjaciel knockdownuje przeciwnika, no to zaciera rączki, żeby nie wstał, ale tutaj widziałem, że ciężko w ogóle tam było, delikatnie odcięło go i też długo dochodził do siebie na tej ziemi, więc myślę, że przyjął bardzo, bardzo potężne uderzenie. Powiedz mi, ty z Dominikiem czasami sparujesz, robicie cały czas jakieś, powiedzmy, takie elementy sparingowe? Nie, już nie, bo ja teraz trenuję sam z ojcem, też czasu brakuje, ale do pierwszej mojej walki z Alanem Kwiecińskim to Domino był moim jednym z trzech... Podstawowych, tak? Z trzech trenerów, no podstawowych. No. Też sparowaliście? Tak. On powiedział, że kończy przygodę na Gromdzie. Ty jesteś pierwszy raz na Gromdzie? Tak, pierwszy raz jestem i muszę zabrać tutaj moich przyjaciół, żeby zobaczyli to na żywo, bo to jest piękne, słyszysz jak nos pęka, ten cios w głowę, słyszysz, że to walki jest... się są niesamowite, to nie ma żadnej... My siedzimy 2 metry od tej klatki, też tików nerwowych dostałem, ja się często, jak Domino walczył, to aż wbiłem sobie płot i urwałem płot w ogóle. To ja biję sobie w rękę, urwałem to w ogóle, wisi na włosku, mówię, ja pierdolę. Fajnie, no mega. Szczęśliwy moment i też myślę, że fajna atmosfera, bo pewnie tutaj na zapleczu też już zdążyłeś zobaczyć, jak to wygląda. Zawodnicy razem z dziennikarzami, ze wszystkimi, nic się nie dzieje, fajna interakcja, nie, co? No słuchaj, to są fajne, normalne chłopaki, które naprawdę wyznają, myślę, bardzo dobre zasady. Sztywne chłopaki, więc jak może być inaczej, tak? Patryk Bandura kiedyś na Gromdzie? Nigdy. To nie miejsce dla mnie. Ja w ogóle dostałem propozycję, żeby... Szanuję, że mówisz to. Żeby puchar wręczyć w tej walce z Dominem. Ja powiedziałem, że ja jestem z takiego środowiska. Znaczy no, stałem na bramkach i tak dalej, ale jestem youtuberem obecnie i powiedziałem, że niektórzy może nie życzą sobie tego, żeby ktoś taki jak ja obecnie z YouTube'a, znasz nasz content, streamer, wchodził do Gromdy, do Oktagonu i wręcza puchary. Powiedziałem, że nie chcę, nie czuję tego, niech to robią ludzie, którzy tutaj żyją, tutaj walczą i z tym ich kojarzą. Nie ludzie kojarzą z innych rzeczy, ale cieszę się, że mogę być tego silny. No miło słyszeć, bo myślę, że też ludzie widzą, że młode pokolenie interesuje się Gromdą, interesuje się tak twardymi walkami. No i ja od mało lata się interesowałem. Nie, no boksu o boksie to wiem, ale takie walki... MMA, no ważne, żeby się bili na salkach, na ringach, a nie powtarzali tego na ulicy. No powtórzmy to, co pewnie już mówiłeś 1000 razy. Ty i Tomek Adamek. Ty i powiedzmy taka propozycja, ona nie jest jeszcze ogłoszona oficjalnie, nie wiadomo czy będzie, ale załóżmy, że jest ta propozycja i co? Biorę, wchodzę w ciemno, to jest ten moment, kiedy czuję, że mogę zawalczyć z takim gościem? A jakbyś dostał taką propozycję, jakbyś był młodszy? Wychodzę, nie młodszy, ja teraz wyjdę. No, rozumiem, że wyszedłbym z jedną ręką, choćbym miał jedną stracić, no oczywiście, że tak, to w ogóle nie ma... Buła, zwycięstwo. Ale spokój, piękny, widać, że bokser. A wiesz, że bokser, on ma jeszcze brązowy pas w jiu-jitsu. No, widać było, że to było bardzo poukładane w głowie sportowo i nie typowa solówka, tylko czytanie, fajne kombinacje. Ale co do Tomka, no stary, no o czym my gadamy? No oczywiście, że tak, no. Czy to jest... Niezależnie, że na przykład powiedzą, Bandura dostanie taki wpierdol, jakiego w życiu nie dostał. Ja powiem tak, słyszałem to w swoim życiu wiele razy na wielu płaszczyznach. Nie dasz rady, przegrasz, to się nie uda, po chuj ty to w ogóle robisz. Słyszałem to setki, miliony razy i też do młodszych widzów powiem, wiele razy w swoim życiu słyszycie, że nie dacie rady, czegoś nie zrobicie. A mimo to doszedłem do miejsca, w którym jestem teraz.
i tą walkę też... Dzięki uporowi? Dzięki uporowi i niepoddawaniu się, niesłuchaniu innych. Oczywiście mówię tutaj o tych, co ci mówią, że nie dasz rady. No i tak samo jest w tej walce, że nawet w ogóle będzie. Też jestem skazany na porażkę. Ale motywuje mnie to jeszcze bardziej... motywuje mnie to jeszcze bardziej i gdyby taka walka miała miejsce, to trenowałbym... Ze zdwojoną siłą, tak? Stokrotną siłą, naprawdę z łzami w oczach i wiedząc, że jest to szansa życia. To inaczej, podejdźmy technicznie do tego. Widziałeś ostatni pojedynek Tomka Adamka z Mamedem. Jak w ogóle oceniasz ten pojedynek? Już na chłodno po tygodniu od tego momentu, kiedy to minęło. Co mógł Mamed zrobić, żeby wygrać z Tomkiem Adamkiem? Myślę, nie złamać ręki. To raz, ale wychodził z kontuzją. Tak, ale też to co powinien zrobić. No, wiadomo, że Mamed prowadził 3 rundy i był szybszy i był celniejszy. Więc myślę, żeby gdyby to potrwało 6 rund, no to bez wątpienia Mamed by tą walkę wygrał. Wierzysz w to, bo ja nie. Tak, no wiesz, że to no, oglądałem walkę, wiesz, naprawdę Tomasz Adamek to jest mój wielki idol i to jest gigantyczna legenda sportu, ale uważam, że po 3 rundach no, prowadził Mamed Khalidov. A ja typowałem, powiem ci, że ja typowałem tą walkę, że Mamed będzie świetny w 2 rundach pierwszych, w trzeciej zaczną się problemy, a czwarta, piąta, szósta będą szły już na konto Tomka Adamka. Nie widzisz, nie myślisz, że tak mogło być, taki scenariusz? Myślę, że nie, ze względu na to, jak widziałem, jak Mamed się ruszał na nogach, a jak ruszał się Tomasz. No i było to widać, było to widać, że nie ma takiej tej szybkości jakiejś. No mówmy się, nie jesteś w stanie mieć 50 lat i ruszać się jak 30-latek, nie? Czy 20-latek, więc na pewno uważam, że Mamed wygrałby tą walkę. No tak, no wygrałby tą walkę. Tomek nie ma jeszcze 50 lat, Mamed też nie jest dużo starszy. Tomek ma 47. A nie 8 rocznikowo? Chyba rocznikowo tak, 48. No dobra, okej. Okay. Ale Mamed niewiele jest młodszy, tu 4 lata jednak. Ale też Mamed jest cały czas w treningu. Tomasz miał bardzo dużą przerwę od tej walki, a od 2 walki temu, nie wiem już kiedy to było, z 5 lat temu, od tej było ile, 3, 4, 5 lat? Coś takiego, więc na pewno ta przerwa daje się we znaki i jeżeli masz Mameda, który walczy czynnie, pokonał ostatnio, zdobył miał rewanż z Ashkanem, tak. Ashkan, dobrze mówię? Z Ashkanem, Scottem Ashkanem. Tak, Ashkan, no dokładnie. Więc jest cały czas w tym gazie treningowym. Tomka nie było widać nigdzie tak naprawdę, bo jego walka była dawno, więc myślę, że Mamed wygrałby tą walkę. Słuchaj, ty... Ja oczywiście jestem, kibicowałem całym sercem dla... Tomasza, no jestem z takich osób, który mówi, jak jest, nie będę mówił, nie, Tomasz by wygrał i tak dalej. No to jest moje zdanie, uważam, że tak było, byłem tam, widziałem, no nie dowiemy się obaj, możemy tylko spekulować, no ale wygrał Tomasz Adamek, także cieszę się, że wygrał, więc... Czekasz na to, że może taka propozycja się pojawić? Tak chwytam cię gdzieś brzegów tego, że może ta walka, czekasz na tą propozycję? Czy ta propozycja jest na stole, czy w ogóle coś się dzieje? Dowiemy się. Wkrótce. Patryk, bardzo dziękuję za wywiad. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że jesteś w dobrym zdrowiu, że wszystko dopisuje, nie ma żadnego problemu. Ja jestem w świetnym zdrowiu, w świetnej dyspozycji. Od miesiąca trenuję naprawdę w pocie czoła, po 10 treningów jednostek treningowych. Bije się 18 maja i myślę, że już jestem bardziej wytrenowany. Inaczej, więcej pracy, serca włożyłem do tego niż do jakiejkolwiek z moich walk. Piotrem Szeligą wiem, że sobie odpuszczałem, nie przychodzi na treningi i tak dalej. Tutaj nie było dnia treningu, żebym czegoś nie zrobił. Jak jest plan, to choć mi się nie chce, jestem wypruty, nie mam ochoty podnieść ręki. Idę, robię, budzę się, robię to samo. Trzymam dietę, biegam i zobaczymy formę 18 maja. Jeszcze jest chęć na streamowanie? Tak, staram się odpalać. Teraz troszkę mniej, ale to jest ze względów takich, że dużo rzeczy organizacyjnych mamy, wjeżdżamy do Stanów, tutaj to, więc nie robiłem streama już znowu z tydzień, ale ja wiem, że widzowie... A streamera to wieczność. No dla mnie to jest wieczność, ale wiem po co to robię, także pozdrawiam wszystkich moich kochanych widzów. Jak tylko znajdę chwilę, wrócimy ze Stanów, to na pewno te streamy będą, ale od marca będzie ich jeszcze mniej, bo chcę...
powiedzieć sobie, zrobiłem wszystko, co mogłem. Może spotkasz się w Stanach z Tomkiem? Może! Fajnie, dobre spotkanie w Chicago. Dziękuję bardzo za wywiad. Fajnie by było. Dzięki, Patryk.